Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Moi drodzy widzowie, mam dla was dzisiaj absolutną perełkę Fantastyczna partia z 60 roku Przesłał mi ją um, Jeden z moich widzów, dziękuję ci Michale serdecznie No czasami patrzę właśnie na te partie, które mi wysyłacie ta była naprawdę niezwykle ciekawa. Postanowiłem ją przeanalizować w mojej ulubionej królewsku indyjskiej, dlatego z perspektywy patrzymy sobie czarnych. Głównymi bohaterami tutaj właśnie byli Nikolaj Krogius, były sekundant Borysa Spaskiego i w sztabie pracował również Anatolia Karpowa, gdy ten grał mecz o... Mistrzostwo świata z Kasparowem, z kolei Leonid Stein, fantastyczny ukraiński szachista, arcymistrz, który wojował w tych latach właśnie swoich w swoich najlepszych latach życia. Moi drodzy, zapraszam serdecznie do analizy i jedziemy D4 skoczek F6. Jak już dobrze wiecie, Królewsko-Indyjska na szachownicy powstanie, więc będzie się tutaj naprawdę działo. Po tych podstawowych posunięciach po debiucie, tutaj czarne zrobiły w tym momencie roszadę. Oczywiście to jest prowokacja do tego, aby zagrać E5, co nie jest najlepszym wyborem dla białych. Od razu mówię, ten skoczek idzie sobie na E8. Gramy D6, C5. Tak grywał generalnie Fischer z Byrnem. Bardzo słynna partia. Również jest na moim kanale. Można sobie odszukać. Tutaj białe zagrały go nie na e2 to może przygotowywać do e, wariantu Averbacha w obronie królewsko indyjskiej lecz po ruchu d6 białe zdecydowały się zagrać klasycznie skoczek f3 no i oczywiście e5 tu się nie boimy e, i teraz te wybicie Absolutnie dla czarnych nie jest groźne. Tutaj też e, wiele rzeczy omawiałem. E, znaczy, omawiałem wiele razy te, te sytuacje, więc nie będę już tego e, powtarzał. E, I tutaj białe zagrały po prostu D5. To jest częstszy ruch, aczkolwiek w dzisiejszych czasach spotyka się na przykład goniec E3. No ale tutaj po D5 e, czarne grają. E, Konkretnie swój plan. Teoria jest tutaj rozbudowana bardzo mocno. No i teraz jak grać? Otóż tutaj H6 nastąpiło. Nie będziemy się może tak bardzo mocno skupiać tutaj na debiucie, gdyż gra środkowa i co tam się działo to jest coś, coś rewelacyjnego. Za chwilę do tego już przechodzimy. I po tym posunięciu białe zrobiły roszadę. Skoczek H7. Widzicie, konkretny plan zagrania posunięcia F5. Tak, w królewsko-indyjskiej grać trzeba, i tutaj czarne tego nie ukrywają. Jedziemy swój plan i nie patrzymy na nic. Skoczek E1, jeszcze skoczek zagrał na D7, no bo bez figur ciężko byłoby grać. Skoczek D3, i teraz nastąpiło F5, e, nastąpiło F3, żeby tego pionka wzmocnić. No i taki tradycyjny ruch, który tutaj zamyka skrzydło królewskie, jest to ruch. F4 prawidłowe posunięcie, jak najbardziej, na zadymę. Nie wpuszczamy gońca na E3 i na F2. Jeśli mamy taki układ, to już jest całkiem sympatycznie, aczkolwiek nie, niech nas to nie zmyli. Tutaj e, białe nie są w jakiejś straconej sytuacji, absolutnie nie. Silniki mówią jedno, że jest mała przewaga białych, ale to jest obrona królewsko-indyjska. Niech tu silnik pokazuje nawet plus 4, to e, może być naprawdę różnie. Uwaga, teraz nastąpił ruch B4, czyli tradycyjnie tu białe chcą atakować na hetmajskim, a czarne muszą atakować na królewskim, więc tutaj panowie poszli na noże. Stein, Teraz zagrał w posunięcie wieża F7. Taki ruch wydaje się dziwny na pierwszy rzut oka, ale to jest taki typowy plan w tym debiucie, z tego względu, że jak będzie C5, to czasami po skoczku F6 ta wieża tutaj na siódemce jest dobrą, dobrą figurą obronną, a też po przerzucie gońca na F8 gramy czasami wieża G7 i te pionki tutaj mogą maszerować, atakować króla. Ta wieża się bardzo przydaje. No tutaj po posunięciu C5 skoczek zagrał właśnie tutaj na F6. C6 nastąpiło, co jest takim małym zaskoczeniem dla mnie szczególnie, gdyż to posunięcie nie wydaje się groźne i tak naprawdę chyba nie jest aż takim groźnym posunięciem. Ten łańcuch pionów wygląda imponująco, trzeba przyznać. Za chwilę ten pionek może ten łańcuch jeszcze wzmocnić. Tylko że pytanie, co to da? Tutaj czarne mogłoby na przykład zagrać ruch B6, żeby. Po prostu zamknąć tę pozycję i skupić się na ataku na przeciwnika. Można by było prawdopodobnie zostawić to w spokoju i zagrać na przykład H5, planować zagrać G5. Po wybiciu, oczywiście, goniec wybija i gramy dalej. Goniec potem wraca na C8, bo jest bardzo potrzebny na tej diagonali. No cóż, ale czarne zagrały inaczej. Zbiły po prostu piona, żeby mieć spokój. Tutaj pionek wybił i goniec E6. I ta pozycja również jest jak najbardziej. Normalna. Nie jest symetryczna, jest antysymetryczna, więc dużo się dzieje, ale jest normalną pozycją. B5 i goniec F8. No taki ruch, można powiedzieć, nieco dziwny z jednej strony, ale pamiętajmy, że to są właśnie plany obronne. Czasami ten goniec, jak, jak pionek się poruszy, czasami ten goniec ma fajne miejsca tutaj po diagonali. No i teraz skoczek zagrał na B4 i widzimy konkretny plan białych. Moi drodzy. To jest już taka trudna pozycja do gry. Jednym i drugim kolorem uważam, chociaż myślę, że łatwiej grać troszeczkę czarnymi, bo czarnymi mamy prosty plan ataku na króla i nie patrzymy na nic. Jak już gramy królewsko-indyjską, to bawmy się tym debiutem, moi drodzy. On bardzo rozwija. Plan białych jest taki, aby jednym z tych skoczków tutaj zablokować pole D5 i zamknąć jakąkolwiek kontr-grę w centrum. No, jak zagramy D5, no to stracimy piona. Więc co zagrywa? Leonid Stein. Moi drodzy, no gra TD5, no, y, powiem tak, silniki nie zgadzają się z tym posunięciem, uważają to za jako, y, jako ruch nieprawidłowy zupełnie, ale to jest, przypominam, y, obrona królewsko-indyjska. Ludzki ruch, bardzo przyjemny z tego względu, że tutaj zagrywamy za chwilę gońcem z szachem, i uważam, że ten ruch. No, niech silniki sobie mówią jedno. Ja uważam, że ten ruch jest mimo wszystko dobry, taki bardzo logiczny. Oddajemy piona. Tutaj skoczek z B zbił na D5 i goniec od razu dał szacha. Król oczywiście musiał pójść na H1. I skoczek H5. Zobaczmy teraz klasyczny układ ataku. Skoczek za chwilę wskakuje na G3. Jak będzie nastąpi wybicie, to za chwilę Hetman wskakuje na H4 z matem. Klasyczny układ, klasyczny atak, ale Hetman zagrywa na E1 i uwaga, wzmacnia obronę punktu na G3. No jak dalej zagrać tutaj czarnymi? No bo nie możemy sobie stać w miejscu typu grać jakieś wieża B8 czy król H8. Nie ma na to czasu. Trzeba jakoś próbować grać. Yy, no. Powiedzmy w ten sposób, no jakoś energiczniej. Co zagrywa Stein? Moi drodzy, mimo wszystko wjeżdża skoczkiem na G G3, i to jest zaskoczenie dla mnie, gdyż jest to ruch fatalny. <słuch> Silnik tak mówi, eee, ale mi się podoba. Jest niezwykle ostry, i tu nie widać mata absolutnie. No zobaczcie, że no bić trzeba, nie ma wyjścia. No jak wybijemy pionem, no to Hetman zbija, i białe mają po prostu figurę więcej, pełną kontrolę. Hetman zagrywa na G5. Antyszachy tutaj uprawia ten e, czarodziej e, z Ukrainy. Moi drodzy, zobaczcie, że e, Hetman wszedł pod związanie. E, no i co tutaj Hetman zrobi? No, nie może wybić na G3. Nie może wybić na G3 pionek. Jest konkretny plan. No bo, na przykład, jak pionek zbije na F4, to Hetman H5. Hetman H4. I mat. No czyli jest konkretna groźba. Czyli wszystko się zgadza. Hetman G5 grozi. Mat na H5. Taki mało zauważalny na pierwszy rzut oka może się zdarzyć. Dlatego też G4. Białe grają dobrze. To jest dobry ruch. Tutaj białe mają przewagę. Silnik ocenia to jako przewaga. No ale mm, zobaczmy, co było dalej. H5. Otwieramy, staramy się otwierać linię H. No i tutaj biały reaguje bardzo dobrze i gra G3, żeby król miał furtkę na G2, wieża na H1 i może tutaj być bardzo dobrze, jeśli chodzi o obronę. No, czarne wybijają piona, król zagrywa na G2. No niezwykle zrobiło się ostro. Figura mniej po stronie czarnych, a tak względnie wygląda dobrze. E, chociaż te gońce tutaj e, trzymają cały czas te pozycje i Hetman też się ustawił tutaj na jeden wyśmienicie. No ciężko jest się przebić tutaj przez tę pozycję. Jak grać w da dalej w takiej pozycji ostrej, kiedy nie ma konkretów? Jak reagować? Otóż, moi drodzy, wprowadzamy ostatnią figurę do gry i tutaj wieża zagrywa na F8, bo to się musi przydać. Szachy mają ograniczone wojsko, więc... E, szachowe wojsko, więc no, na pewno e, wszystkie figury muszą działać i goniec zagrywa na... D2 w tym momencie. No i teraz tak naprawdę, po tym posunięciu, tutaj białe mogłyby zagrać dosyć energicznie. Po prostu, wybijając, to nie jest trudne posunięcie. Na przykład, goniec, jakby wybił na F3, to można byłoby próbować zagrać goniec G4, próbować wymienić figurę i naciskać, wprowadzić skoczka za chwilę na G5, jakby Hetman się tutaj już na G4 znalazł. No tak można by było próbować. Każde wybicie na G4 jest. Dla czarnych spoko, bo tu się otwiera linia na króla. A wieże mocno bronią punkt F4, więc się tego nie boimy. Tak nie poszło, moi drodzy. Stein zagrał źle. Zagrał Hetmanem na H6. No. Plan jest prosty, chcemy dać mata w jednym ruchu, ale jest prosta obrona, mianowicie wieża H1 i hetman zagrał na G7. Nie podoba mi się ten manewr, ten hetman stał aktywnie, a przeszedł sobie tędy na G7, czyli bardzo pasywnie. Nadal tutaj się teraz przewaga, wzro przewaga wzrosła po stronie białych, no ale gramy dalej i tutaj białe w tym momencie zbiły pionka, co jest ruchem OK. Pionek wybił, i wieża zagrała na D1. No właśnie, wieża D1, która tak naprawdę nic nie wnosi do tej pozycji, wielkiego przede wszystkim tego gońca. Ten goniec nie został zaatakowany, na przykład takim ruchem Skoczek A4. Goniec stoi dobrze, te figury mogą tutaj nieźle sobie podziałać. No i teraz dobry ruch ze strony czarnych G5. Zobaczcie, figura mniej, a czarne sobie spokojnie grają. No i teraz posunięcie. E5 y, Trudne są to ruchy moi drodzy, y, z tego względu, że no ale dlaczego tutaj grają białe E5, oddają piona? Mianowicie, prawdopodobnie jakieś są plany goniec D3, może z atakiem, kontratakiem. Chcą tutaj białe troszeczkę y, na pewno swobody, jakiś skoczek może E4 wejść. No, próbują tutaj białe coś y, zagrać. No, Hetman zbił tego pionka. I to nie był najlepszy ruch. To był nawet ruch fatalny i przegrywający. Za chwilę do tego wrócimy i powiemy sobie, dlaczego ten ruch jest zły. Jak należałoby zagrać czarnymi przede wszystkim, jak chcemy atakować? Otóż moi drodzy, można sobie zatrzymać materiał i pokombinować. Sprawa nie jest aż taka trudna, bo pozycja ma tutaj w zasadzie takie jedyne posunięcia, które mogą coś zrobić konkretnego. Uwaga, pionek by wybił tutaj na F3, goniec by wybił i G4. Piony idą na króla w połączeniu z gońcem na diagonali. Królowi się robi bardzo ciasno. Goniec zagrał na E4, znaczy, tak nie poszło w partii, tak by mogło być, i byśmy zagrali sobie na F3. I teraz pytanie: król ma dwa odejścia tak naprawdę słuszne: albo na F1, albo na G3. Na G3 nie wierzę, że człowiek by zagrał. E, a to jest ruch, który silnik ocenia na remis. W ogóle w remis w takiej pozycji, gdzie tutaj wszystko wisi niemalże. E, no powiedzmy sobie, że król by zagrał na F1. No bo to tak bardziej ludzkie posunięcie. E, tutaj na G3 byśmy pionkiem sobie mogli zagrać, i po takim zagraniu z szachem, oczywiście Hetman wybija. No jakby się wieża pokusiła, no to dajemy pięknego mata na G2. No. Żyć nie umierać, lecz tutaj oczywiście po takim ruchu i biciu jest wtrącenie, mianowicie bicie na G3, ale wie, że G7 robi robotę. Silnik ocenia to jako remis. Ja w ten remis kompletnie nie wierzę. Powiedzcie mi, jak tutaj grać białymi, bo ja nie widzę tutaj opcji dla białych. Tutaj ten pionek jest tak groźny z tym gońcem. Otwarte linie na linii G i na H, proszę coś zagrać. Piszcie w komentarzach, partia jest niezwykle skomplikowana. Moi drodzy, po ruchu E5 Hetman zbił tego pionka. No i dlaczego ten ruch jest zły? Mianowicie dlatego, że tutaj Goniec mógłby zagrać na D3. No, i bardzo prowokuje to do wymiany Hetmanów i bezpośrednio atakuje skoczka. Pozycja może się bardzo, bardzo uprościć. Silnik, oczywiście, tutaj mówi jedno. Tutaj, na przykład, jak Hetman zagra na D6, to wieża może na H6. Bardzo trudne ruchy. Tu jeszcze mamy wtrącenie, bicie na F3, ale król idzie na F1 i tu się wszystko trzyma. Tu jest ruch za ruch. To jest strasznie ciężko liczyć. Silnik pokazuje plus 4, moi drodzy, dla białych. Ja tego. Mimo wszystko nie widzę skomplikowana pozycja, tym się nie będziemy zajmować. Zobaczymy po prostu, co było dalej w partii. Po tym posunięciu, pionek wybił tutaj na G4. I teraz pozycja się nawet silnik polubił, polubił to posunięcie dla czarnych. Jak zagrać moi drodzy, żeby tutaj czarnymi próbować przeciwnika zmuszać do konkretnych, słabszych działań? Można sobie zatrzymać materiał i poszukać fantastycznego ruchu. Od razu powiem, że to bicie nie jest dobre. Bo po wybiciach tam koniec F3 i białe się trzymają. Mianowicie Hetman, moi drodzy, zagrał. Hetman zagrał na E2. Hetman zbił gońca. W ogóle. Rewelacja poświęcenia, bardzo mi się to podoba, rzadko spotykane i teraz tak, mamy do wyboru: bicie hetmanem oczywiście, albo skoczkiem. W partii nastąpiło bicie hetmanem. Zaraz sobie powiemy, dlaczego nie skoczkiem. Skoczek jakby zbił to zbijamy tutaj z szachem. Król F1, moi drodzy, i zbijamy sobie wieżę, Prosty plan: F3, goniec G2 i tak dalej. Partia według mnie, znaczy tutaj silnik pokazuje remis znowu, ja w to kompletnie nie wierzę, w ogóle nie mogę uwierzyć w ocenę silnika. Człowiek tutaj miałby problem białymi. Jestem przekonany, oceniam to jako wygra na czarnych. No cóż, poszło inaczej, Hetman zbił, oczywiście są widły, Hetman wybija i wybijamy. W figurach się wyrównało, pionek więcej po stronie białych, ale atak na białego zostaje. I teraz wieża zagrała z H. Na F1, próba wymiany, no i to był taki, można powiedzieć, decydujący błąd, gdyż proste zagranie pod tytułem Goniec bije G4. W zasadzie wygrywa partię z tego względu, że tutaj to goniec wybija, lecą figury, lecą jakości, no materiał po prostu ginie. Skoczek zagrał na E4, goniec dał szacha, król H2. Tu jeszcze białe dosyć sprytnie kombinują. Jakąś kontrę chcą złapać na te zaawansowane piony. Po wybiciu na F1 wieża wybiła i goniec wybił na F1. W tym momencie skoczek wziął tutaj gońca. No i szach moi drodzy, dajemy szacha, zdejmujemy tutaj gońca. Krugie 1 wybijamy. Lecz w tym momencie tutaj białe jeszcze zbiły pionka. No to jest jedyna szansa białych na jakąkolwiek promocję piona, na hetmana. Już bicie tutaj nie dawało nic. W tym momencie goniec zagrał na H3. I posunięcie A4 w zasadzie nic nie wnosi. Zobaczcie, ten goniec jeszcze przy okazji pięknie broni Pola C8. W tym wypadku wieża dała szacha. No jak król f1, to mamy taki tak zwany młynek, możemy zagrać tutaj i wziąć skoczka. Więc król zagrywa na h1, z kolei król jest takiej pułapce matowej. No i teraz wystarczy zagrać skoczkiem na f6, a5 i moi drodzy skoczek na g4. Grozi piękny mat na F2 skoczkiem, ale jest jeszcze obrona. Skoczek E4. Jak zagrać czarnymi, żeby te partię wygrać? Tu nawet jest mat w siedmiu posunięciach, no ale to jest nieistotne. Pozycja jest totalnie wygrana. Bieża zagrała na E2, po czym białe się poddały, gdyż tutaj już w zasadzie jest koniec partii. Tutaj grozi jakiś goniec na, goniec na G2. No, w zasadzie jest koniec gry. No, Tutaj wisi skoczek i są siatki matowe. Moi drodzy, przepiękna partia. Naprawdę, jeszcze raz dziękuję Michałowi za podesłanie tej świetnej partii. Przyjrzymy się bardziej. Myślę, że Lonidowi Steinowi bardzo ciekawy zawodnik. Jak widać, ostra gra. To może się podobać. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć.